strasznie. Następna psychopatka, debilka skończona.
jeden z drugim, jedna z drugą. Następny. Maciej Dadok, 10 groszy. Następny. Rodzik Tomasz Leszek. To nie wiem, to mi się wydaje, czy to jest, to chyba nie jest młody człowiek. 0,1 groszy. No kurwa, czy wam matka rozumu nie dała? Debile, skończone. Nie wchodźcie na moje profile. Ja bardzo proszę, jak znajdę kurwa taką mędę, to ją natychmiast zablokuję. Rodzik Tomasz Leszek, 0,1 grosz. Następny, Jakub Mikulski. Następny przymuł. Matka go palcem robiła, czy ojciec. Następny, Śledź Mariusz. Następny kretyn. Wąt z mojego profilu. Natychmiast. Proszę tutaj nie wchodzić, nie udzielać się, nie słuchać, nie oglądać. Nie chcę widzieć takiej debili. Debile wąt. Debile do mamusi, proszę. Tam mamusia wam da. Zabawę. Michał Kulas. Następny kretyn. Śledź Mariusz. Następny kretyn. Kupa debili. Wypierdalać. Nie wchodzić na moje profile. Ja bardzo proszę, jak w przymuły jesteście, to idźcie się kurwa leczyć. Już mi się nawet wymieniać nie chce. Ja rozumiem, tu chłopak napisał, że nie ma pieniędzy, że napisał, wysłał złotówkę, przeprosił, ale chciał wyżyczenia, bo nie ma pieniędzy. Są tacy ludzie, którzy mają załóżmy 1000 zł, a muszą za mieszkanie zapłacić 700 zł i jeszcze żyć. Rozumiem ja to rozumiem, ale nie kurwa po 7 razy wysyłać, po 5 razy i jeszcze jeden mi wysyła po 2 grosze. Co miesiąc mi wysyła. Jakub, 5 groszy, idiota, następny, leczyć się trzeba, idź do mamusi i tyle, a nie siedź tutaj na internecie, bo szkoda pracy dla ciebie, a już na pewno życzeń jakichkolwiek, wam życzę wszystkiego najgorszego, takim śmieciom. Julia Maria Rabenda, 10 groszy, następna kretynka. Chmielnik Błażej, 1 grosz, następny idiota. Jakby nie wiedzieli, ile kosztuje benzyna, ile kosztuje czas, ile kosztuje czyjaś praca, ile kosztuje w ogóle pobyt w czyimś domu nawet. Byliście gośćmi w moim domu. Dominik specjalnie przyjechał. 343 km. Ja teraz jadę w drugą stronę 343 km, bo mam sprawę w Warszawie do załatwienia. I mam emeryturę i mieszkanie do zapłacenia. Wypierdalać, nie będzie żadnych live'ów. Do widzenia.